Dzień dobry, witam Państwa. Tytuł wystąpienia Państwo macie tutaj na planszy. Ja go troszeczkę zmieniłem, dodałem to słowo lubelszczyzny na samym końcu. Chcę mówić o interdyscyplinarnych działaniach konserwatorskich na trzech przykładach, ale zanim do tych trzech przykładów przejdę, to tak króciutko parę słów o stowarzyszeniu, bo mówiąc o interdyscyplinarności, no mamy na myśli wszelkie działania konserwatorskie wykonywane przez ludzi o różnych specjalnościach. Myślę tutaj o archeologach, architektach, historykach sztuki, tych kluczowych konserwatorów dzieł sztuki, konstruktorów i tak dalej, więc wszystkie te specjalności, wszyscy ci ludzie zrzeszeni są właśnie w Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków. Stowarzyszenie społecznie bierze udział na przykład w takich konsultacjach społecznych jak te konsultacje dotyczących planowanego ogrodu XXI wieku na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie, tutaj w narożniku ulicy Parkowej, ulicy Gagarina, teren zaniedbany. Dyrekcja muzeum postanowiła ten teren nieco zmienić. Tutaj macie Państwo kolejne slajdy, które pokazują symulacje komputerowe, jak to miałoby wyglądać. Konsultacje społeczne trwają. Projekt jest w trakcie realizacji. Mimo tego, że koncepcja wygrała, to oczywiście kolejne fazy projektowania będą przedmiotem konsultacji społecznych. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w różnego rodzaju gremiach opiniodawczych. Pracują w gminnych, miejskich komisjach urbanistyczno-architektonicznych. Pracują również w wojewódzkich radach ochrony zabytków. Pan Jan Radzik, architekt miejski z Zamościa, wczoraj opowiadał o tych szerokich pracach konserwatorskich na terenie miasta. Część z realizacji, które miała miejsce, również była przedmiotem obrad Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Lublinie. To zdjęcie Państwu jest znane. To zostało już zrealizowane. To też było właśnie przedmiotem uzgodnień z Wojewódzką Radą Ochrony Zabytków. Pokazuję też tak szybciutko jeden z tematów, który był przedmiotem obrad Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, Kazimierz Dolny. Tutaj macie Państwo w tym miejscu mniej więcej kamieniołomy kazimierskie, pusta działka przed kamieniołami. No i inwestor zamierza tutaj realizować inwestycje. Tutaj stał spichlerz pod Bożą Męką w tym miejscu. Spichlerz, który wyglądał tak, a został rozebrany w okresie międzywojennym. No i są takie sugestie, takie propozycje, które będą przedmiotem obrad. No, miejsce bardzo ważne. Najbardziej okazały, jeden z najpiękniejszych spichlerzy kazimierskich. Taka jest propozycja, taka. Tutaj widzicie Państwo te kubatury podziemne, które miały nie wystawać ponad poziom gruntu, z jakimś tam jedynie doświetleniem jednego z pionów komunikacyjnych. Tam w głębi widoczny budynek, który miał zastąpić spichlerz pod Bożą Męką. W tej chwili pojawił się kolejny pomysł, żeby jednak nie rekonstruować, nie wprowadzać nowej kubatury w tym miejscu, tylko zorganizować tutaj strukturę, podobnie jak tutaj na froncie, podziemną. A jako że ma być to Centrum Sztuki Audiowizualnej, więc myśli tutaj inwestor o hologramie, który miałby pokazywać spichlerz, ten, który został rozebrany w okresie międzywojennym. Ale to jest przedmiotem obrad Rady, sprawa nie jest zamknięta, będą się toczyły jeszcze dyskusje. No i przechodzę do tych trzech przykładów, o których Państwu chciałem opowiedzieć. Pierwszy to kościół pobrygidkowski w Lublinie. Macie Państwo zestawienie zdjęć przed i po pracach konserwatorskich. To było dofinansowanie z RPO Lubelskiego Regionalnego Programu. Wartość 16 milionów złotych, 12 milionów dotacji, 4 miliony wkład własny kościoła rektoralnego, bo tutaj parafii nie ma, więc proszę sobie wyobrazić, jaki duży wysiłek. Kościół został ufundowany jako wotum króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem. Macie Państwo tutaj jeden z niewielu zabytków ruchomych, który się zachował we wnętrzu. Myślę tutaj o tym obrazku po prawej stronie. To jest Święta Brygida Szwedzka. A to jest obraz XIX-wieczny, bo wizytki, które tam się pojawiły, wprowadziły wystrój neogotycki. To jest fragment ołtarza głównego. A wspomniany król Władysław Jagiełło w 500. rocznicę Wiktorii Grunwaldzkiej taki pomnik we wnętrzu kościoła wystawiony. Wyobraźcie sobie Państwo przedpole Lublina, średniowiecznego Lublina, gdzie w tle widać mury obronne wzniesione za czasów króla Władysława Kazimierza Wielkiego. I na tym przedpolu prawdopodobnie, tu czasami zapisy źródłowe potwierdzają się,
staraniem wdowy Wojciechy wystawiono kaplicę Panny Marii oraz świętej Barbary i świętej Zofii. No i okazuje się, że w badaniach architektonicznych, które tutaj zostały przeprowadzone, to zespół krakowski pod kierunkiem przewodnictwem pana Marka Cempli, znaleziono relikty właśnie tejże kaplicy. Zobaczcie Państwo, macie Państwo to na rzutach i w bryle pokazany budynek, a więc prezbiterium, a więc ta płytka, część nawy głównej. Tu mamy fragment Hogenberga, któryś z prelegentów wczoraj również obraz pokazywał, to jest wersja czarno-biała graficzna. Macie Państwo tam kołem zaznaczoną lokalizację kościoła Pobrygitkowskiego, ale co ciekawe, no, pewnie Państwo wiecie o tym, na odwrociu tych sztychów Hogenberga Brauna są również zapiski. Tutaj jest właśnie fragment tego zapisu dotyczącego Brygidek i Brygidów, bo tam też klasztor Brygidów miał swoją lokalizację, a więc klasztory tego zakonu istnieją tylko w trzech miejscach w całym świecie, na przestrzeni, na jakiej wyznawana jest religia chrześcijańska, mianowicie jeden w Królestwie Szwedzkim, mowa tutaj o Wadsztenie, tym macierzystym klasztorze Brygidek, drugi właśnie w Lublinie, w Królestwie Polskim, trzeci w Gdańsku, w księstwie Pruskim. Mówiłem o tym, o interdyscyplinarności, tutaj będę chciał Państwu wykazać tą interdyscyplinarność. Pierwsza rzecz, którą tutaj zrobiono, to były oczywiście badania georadarowe. Zlokalizowano kryptę pod posadzką, te, które Państwo tutaj widzicie. Potem część z nich przeznaczona została do ekspozycji, zwłaszcza tutaj te dwie pod prezbiterium. No, to jest urobek tychże badań georadarowych. Widzimy tutaj ślad krypt właśnie po przesłaniu tych fal przez georadar. No i wpuszczono do wnętrza krypt kamerę po to, żeby stwierdzić, czy tam w tych kryptach jakieś pochówki, nie wiem, się znajdują. No i oczywiście w części się znajdowały. Część krypt była zasypana gruzem, bo ostatni wielki remont został przeprowadzony w 1910 roku, kiedy wyprowadzono kościół z ruiny. Badania georadarowe, potem oczywiście badania archeologiczne, sondażowe przed przygotowaniem projektu budowlanego. I tutaj Państwo widzicie, tak, sądziliśmy, że to jakiś import jest, bo mieliśmy tutaj w Lublinie takiego konserwatora właśnie Józefa Edwarda Dudkiewicza, który miał taką manierę, że pewne elementy kamieniarki znalezione w jakimś konkretnym miejscu przenosił w inne, więc sądziliśmy, że może to będzie import, ale nie. Okazało się, że właśnie tutaj ten ornament sznurowy tutaj w tym miejscu i w tym miejscu schodził dalej w dół, no a tutaj zapewne w tym 1910 roku wprowadzono opaskę taką solidną, która zniszczyła dolne fragmenty tego ornamentu sznurowego, a dodatkowo jeszcze tutaj na dole w dnie wykopu znaleziono posadzkę ceramiczną. I tutaj kolejny slajd pokazuje miejsce lokalizacji czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zlokalizować. Za chwilę Państwo zobaczycie zdjęcie wykopie archeologicznym. Sądziliśmy, że to coś będzie miało kontynuację we wnętrzu wieży. Proszę zobaczyć, nie wiem, relikt jakiejś rotundy, jakiejś innej niezidentyfikowanej budowli. Nie wiemy, jaki to budynek jest. Tak to wyglądało, tak mówię, nie miało kontynuacji we wnętrzu wieży. Kolejne badania archeologiczne, wiecie Państwo, tutaj ograniczaliśmy je tylko do takiego zakresu, który wiązał się z możliwością poszerzenia wiedzy na temat historii budowlanej obiektu. Pod posadzką, jak Państwo widzicie, odkryto 90 grobów ludzkich. Cmentarzysko na podstawie badań antropologicznych funkcjonowało od XV do XVIII wieku. Trumny, które znaleziono w kryptach, pochodzą jednak z wieku XIX i są to trumny związane z pochówkami wizytek, które tam funkcjonowały przez blisko 50 lat, Brygidki przez lat kilkaset, stąd ja zawsze używam, mimo że potocznie w Lublinie mówi się kościół pobrygidkowski, ja jednak używam tego terminu kościół pobrygidkowski. No i urobek prac archeologicznych to znalezienie blisko 200 sztuk precjozów, w tym między innymi zabytków ruchomych pochodzących z okresu jagiellońskiego. No i na dowód tego, że te badania miały miejsce, macie Państwo kolejny zestaw zdjęć, to są te trumny. Tam ktoś wszedł do wnętrza jednej z krypt, dostał się tlen do środka, no i macie Państwo efekt tego. Być może to był ten 1910 rok. Tak mówiłem, to jest nawa boczna, wykopy archeologiczne. Widzicie Państwo, że one są zlokalizowane właśnie gdzieś tam w okolicach fundamentów ścian wewnętrznych, po to, żeby nie zakłócać spokoju tych ludzi, którzy tam zostali pochowani pod posadzką kościoła.
właśnie kolejne zdjęcie na dowód tego, o czym mówiłem. Wracam do badań architektonicznych. Widzicie Państwo ponownie tą pierwszą fazę, ale z nieco innej strony pokazano w bryle kościoła. O tutaj w tym miejscu znaleziono fragment muru, który został potem wyeksponowany pod takim szklanym wziernikiem. Na dowód tego, że nie są to jakby gołosłowne ustalenia badawcze, pokazuje jeden ze slajdów pokazujących tą właśnie tutaj przyporę tej pierwotnej bryły kaplicy wystawionej przez wdowę Wojciechę. Kolejna faza, druga, widzicie Państwo tutaj kolejne elementy, to już ta faza Jagiełłowa jest, gdzie tutaj od frontu pojawia się kolejny fragment już tym razem tego właściwego kościoła Bobrykowskiego. Kolejna faza, trzecia badań architektonicznych, zobaczcie Państwo, tutaj wystawiono słupy zamknięte ostrymi arkadami i ślady tych arkad, proszę zobaczyć, czy ślady jakby pierwotnej formy tych słupów podtrzymujących te ostrołukowe arkady znaleziono właśnie tutaj w filarach obecnych, powstałych po XVI-wiecznej przebudowie, bo ten drewniany strop się zawalił w wyniku pożaru. I tutaj kolejne fragmenty, tutaj ten narzędzie na strychu, detal, który tworzył właśnie te ostrołukowe zamknięcia arkad. I kolejne fragmenty, proszę zobaczyć, po skuciu tynków te fragmenty detalu również w wyższych partiach kościoła znaleziono. Wreszcie faza czwarta, ta już z wystawioną wieżą, która pnie się do góry. To również badania konserwatorskie. No, mieliśmy to szczęście, że jeden z studentów pana profesora Edwarda Kosakowskiego wziął sobie kościół Pobrygitkowski za temat pracy dyplomowej. Tutaj macie Państwo na żółto, na czerwono zaznaczone te fragmenty, które mu się udało przebadać, czyli te żółte i czerwone, których się nie udało, no bo to trzeba by ustawiać rusztowania. Student nie miał na to kasy, a wtedy kościół rektoralny nie miał środków finansowych, żeby wesprzeć te badania, ale to mieliśmy jakby pewne sondaże wykonane na początek. No to coś, co jest najcenniejsze w kościele Pobrygitkowskim, to są polichromie na strychu, bo pod tym drewnianym stropem, o którym mówiłem, znajdował się fryz. Prawdopodobnie fryz z pochodem trzech króli, którzy zmierzali do tronującej Madonny z Dzieciątkiem. Po prostu w miejsce drewnianego stropu wprowadzono murowane sklepienia i na skutek tych właśnie działań te polichromie zachowane śladowo znalazły się na strychu. I tutaj proszę zobaczyć, powstał projekt ekspozycji. To są dwa fragmenty tych malowideł, które za chwilę pokażę. Drewniane podesty po to, żeby można było swobodnie wejść, żeby to nie był tylko taki zabieg, który no, znowu dla wąskiego grona osób byłby dostępny. Chodziło o to, żeby to udostępnić również turystom. No i proszę zwrócić uwagę, to są te polichromie ścienne. To prawdopodobnie albo król Władysław Jagiełło, albo Kazimierz Jagiellończyk. Tego nie wiemy, badacze toczą spór i pewnie jeszcze dalej będą się nad tym zastanawiać. Te malowidła, które przed chwilą pokazywałem, to były malowidła powstałe około 1460, 70, 80 roku, jakoś tak mniej więcej w tym przedziale czasowym. Ale znaleziono również przy okazji tych bardzo precyzyjnych badań również fragmenty polichromii z lat 20. XV wieku, lat 30. jakoś tak mniej więcej. To jest właśnie tenże fragment. No i tutaj macie Państwo zestawienie zdjęć pokazujących, jak kościół Pobrygitkowski wyglądał przed i po pracach konserwatorskich. Tutaj mamy sztukaterie renesansowe po tej przebudowie, gdy pojawiła się Ksenia Jastkowska. Tutaj proszę zobaczyć, macie, znaleziono marmoryzowane pilastry. Oczywiście sztukaterie były polichromowane, nie były monochromatyczne. I tutaj kolejny fragment. Znaleziono malowaną boazerię XIX-wieczną, zacheuszki na tych marmoryzowanych pilastrach. Tutaj kolejne zdjęcie pokazuje wykrój otworów gotyckich, które to zdjęcie po lewej stronie, z polichromią w glifach okiennych. No, znaleziono również w ramach tych badań archeologicznych, o których wcześniej mówiłem, ślady pierwotnej posadzki i ten fragment, który znaleziono, właśnie wyeksponowano w postaci takiego wziernika, jak Państwo tutaj widzicie. W kryptach wprowadzono ekspozycję.
taką klapę, bo jakoś do tych krypt trzeba było wejść. Tutaj macie Państwo krypty jeszcze w trakcie prac konserwatorskich. Te prace oczywiście zostały zakończone, pojawiła się tam wewnętrzna ekspozycja z urobkiem tychże badań archeologicznych, pokazaniem szkaplerzyków, monet jagiellońskich itd., itd. To oczywiście prace związane z więźmą dachową, która no, o dziwo była w dobrym stanie, natomiast widzicie Państwo te dziury w dachu, tam w zimie zawiewał śnieg, leżała kilkudziesięciocentymetrowa, czasami autentycznie widziałem warstwa śniegu. Drugi z obiektów to jest fara kazimierska. Macie Państwo zestawienie zdjęć elewacji tutaj od strony szczytu zachodniego przed i po pracach konserwatorskich. No oczywiście nie wspominałem o tym wcześniej przy okazji Brygidek, ale Państwo widzieliście tę ikonografię. To jest rysunek z tygodnika ilustrowanego z drugiej połowy XIX wieku. Zwróćcie Państwo uwagę zwłaszcza na te gąsiory, bo ja do nich za chwilę szybko nawiążę. No badania archeologiczne. Mówię tutaj o pewnym kompleksowym zakresie robót, ale wcześniej również oczywiście jakieś tam prace konserwatorskie były podejmowane. No i zawsze staramy się robić tak, aby było to również prowadzone zgodnie ze sztuką konserwatorską. Krypta pod ołtarzem głównym, w której znaleziono między innymi, jak Państwo tutaj możecie przeczytać, puchary dzwonowate, XVI-XVII wiek, kamienny gzyms i fragmenty stroju, więc nie wiemy, co za osoba tam została pochowana, ale była to na pewno znacząca osoba. No i znowu wracam do tego, o czym mówiłem przy okazji Brygidek, czyli badania georadarowe, które pozwoliły ustalić lokalizację krypt, które Państwo tutaj macie na tym obrazku zaznaczone. Znowu kamera do środka, znowu filmowanie wnętrza, ale oczywiście planowana była tam wymiana posadzki. Tej posadzki częściowo nie było, za chwilę o tym troszkę więcej. Ale badania potwierdziły oczywiście, czy prace już realizacyjne pokazały lokalizację tych krypt zgodnie z wynikami badań georadarowych, ale w tym wypadku ksiądz proboszcz nie zdecydował się na wchodzenie, czy tam ekspozycję, czy eksplorację wnętrza krypt. One tam dalej sobie w spokoju szczątki ludzkie w tych grobach spoczywają. Ale przy okazji tychże badań archeologicznych po zdjęciu starej posadzki, czy też wylewki cementowej, bo też tak na znacznych fragmentach było, znaleziono rzecz no, rewelacyjną, dlatego że znaleziono obrys gotyckiego kościoła. Za chwilę Państwu to pokażę. Tutaj widzimy prezbiterium trójbocznie zamknięte, oszkarpowane. Na rysunkach zaraz bardziej precyzyjnie Państwo to zobaczycie. O właśnie, to zdjęcie pokazuje właśnie to zamknięcie prezbiterium, ale znaleziono również w prezbiterium samym mur o dziwnym przebiegu. Proszę zwrócić uwagę, ten mur ma taki przebieg, więc no nie zamyka się w formę prezbiterium. No i wyniki badań architektonicznych. Tutaj domniemana lokalizacja kościoła z początku XIV wieku. Tutaj z koniec XIV wieku, to co Państwo przed chwilą widzieliście na zdjęciach z tym trójbocznie zamkniętym, oszkarpowanym prezbiterium. Tak, być może to jest fantazja pana Tadeusza Michalaka, architekta, który działał na terenie Kazimierza. Tak być może fara wyglądała około roku 1531. Proszę zwrócić uwagę, inaczej zupełnie wygląda wieża. Tutaj tenże pan przypuszcza, że tędy mógł wieść wjazd na teren miasta, chociaż miasto nigdy nie było wiedzione murami obronnymi. Do celu obrony był zniszczony zamek na wzgórzu, tuż nad farą. No i zwieńczenie wieży, tu nawiązuje pan Michalak do formy zachowanych w gotycko-renesansowym kościele w Chodlu, niedaleko usytuowanym od Kazimierza. No i kolejne fragmenty, to jest faza przed tą fazą balinowską. 586-91, no i z zaznaczoną lokalizacją tego czegoś, czego nie potrafimy zinterpretować, może jakieś tam kolejne odkrycia, badania źródłowe pozwolą wyjaśnić tę zagadkę. Tutaj macie Państwo obrys już kościoła balinowskiego, 1610-13, w zeszłym roku mieliśmy 400-lecie przebudowy fary kazimierskiej, no i na dowód tego, że to balin zostawił tutaj swój podpis we wnętrzu kościoła. To prace związane z przełożeniem i uzupełnieniem posadzki, oczywiście poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej. Zobaczcie Państwo tutaj na ten fragment tutaj zaznaczony kołem na dole, bo na przykład pod ławkami posadzki nie było, była wylewka cementowa. I na wzór tego oryginału zachowanego tworzono posadzkę na przestrzeni całej nawy,
A wyglądało to tak, czyli tam łatane poszczególne fragmenty, kamień wapienny, który został przeniesiony w całości na chór, a prezbiterium wygląda tak, to są oryginalne płyty, które zostały odpowiednio docięte i pozostawione we wnętrzu kościoła. Przy kaplicy Borkowskiej, to jest zdjęcie po lewej stronie, tutaj na górze Państwo je widzicie, znajdował się fragment posadzki renesansowej. Niektórzy twierdzą, że to była posadzka na chórze, niektórzy, że tak wyglądała cała posadzka w nawie. Tego nie wiemy i pewnie się nie dowiemy, ale postanowiono tą posadzkę przenieść w inne miejsce, w sąsiedztwo renesansowej ścielnicy. Badania konserwatorskie. Zobaczcie Państwo, tak wyglądał kościół po pracach konserwatorskich w latach 70. A tutaj precyzyjne badania, ta plansza pokazuje miejsce lokalizacji sondaży badawczych, a jeszcze oczywiście w trakcie prac trwały nadzory konserwatorskie. Tutaj fragment gzymsu wieńczącego, a tutaj fragment latarni nad kaplicą górskich. Tak ta latarnia wyglądała. Widzicie Państwo, no ten stan znacznie się pogorszył. Mimo tego, że prace konserwatorskie były tam wykonywane mniej więcej w połowie lat 70. Znaleziono i we wnętrzu kościoła, i na elewacjach na zewnątrz barwniki, czyli smalta i miedź, zieleń miedziowa, które pozwoliły ustalić, że te barwniki pochodzą z początku XVII wieku, więc jako żywo wiążą się z tą fazą balinowską, fazą przebudowy kościoła. Na bazie tychże właśnie odkrywek wykonanych już z rusztowań, w trakcie trwania prac konserwatorskich, przygotowano zamienny projekt kolorystyki. Oczywiście to były próby na elewacjach, bo jak wiemy, kolor na papierze znacząco różni się od tego położonego na tynku. No i tak mamy, tak wygląda ostateczny efekt. Tutaj jeszcze zdjęcia pokazujące prace konserwatorskie we wnętrzu. Widzicie Państwo również fragmenty tego barwnika smalty znalezione na ścianach wnętrza kościoła. Kaplica Górskich, na podobnej zasadzie przeprowadzone badania konserwatorskie. Tutaj widzicie Państwo efekt ostateczny. No i tak wygląda fara w tej chwili od zewnątrz, od strony rynku. To również prace w Kaplicy Królewskiej. Zwróćcie Państwo uwagę tutaj na kopułę i na te polichromie, które w tym miejscu się znajdują. Autorem tychże polichromii był ten zaznaczony tutaj kółkiem profesor Tadeusz Pruszkowski, założyciel Bractwa Świętego Łukasza, które prężnie swego czasu działało na terenie Kazimierza. Jest stawienie zdjęć pokazujące sztukaterię w Kaplicy Borkowskich, tym razem przed i po pracach konserwatorskich, prezbiterium. Widzicie Państwo, że ta kolorystyka drastycznie się zmieniła. Te badania wykonane w latach 70. były nieprecyzyjne. Tutaj mieliśmy do czynienia z takimi kompleksowymi pracami badawczymi. Próbki tynków trafiały do laboratorium w Toruniu, więc możemy z całą pewnością stwierdzić, że ta kolorystyka, którą w tej chwili tutaj przywrócono, to jest mniej więcej w 97% kolorystyka tożsama z tą, która była za czasów Jakuba Balina. To oczywiście również kompleksowe prace zabytków ruchomych we wnętrzu. To również przełożenie nawierzchni wokół kościoła z wprowadzeniem opaski żwirowej odwadniającej, pasa z kostki wyłamanej i granitowej dla wygody osób niepełnosprawnych. I to, o czym mówiłem na wstępie, w trakcie prac, wbrew założeniom projektowym, zobaczcie Państwo, pojawiły się na załamaniach prezbiterium gąsiory. A po lewej zdjęcie pokazuje, jak pierwotnie to zamknięcie prezbiterium wyglądało. Widać te załamania na krokwiach. No, udało się dzięki szybkiej interwencji doprowadzić do takiego stanu, czyli zgodnego z tym pierwotnym. I ostatni przykład, dom wikariuszy w Lublinie. To jest rysunek Gersona z połowy XIX wieku. Fara już, bo w pobliżu to był taki kompleks, dom wikariuszy, fara, plebania, kościół wokół, wydzielony z przestrzeni Starego Miasta murem ogrodzeniowym. Tak ten dom wikariuszy wyglądał w połowie XIX wieku. I zobaczcie Państwo tutaj na ten fragment, to chwilę, za chwilę o nim tutaj trochę więcej. No właśnie, rozwarstwienie w bryle budynku. Zagadka, prawda? Mamy dalej kolejną ikonografię, tutaj tym razem Aleksander Gierymski, który w połowie XIX wieku był w Lublinie i utrwalił dom wikariuszy, już kończę, dom wikariuszy. I zobaczcie Państwo, okazuje się, że po wykonaniu badań architektonicznych, że dom wikariuszy jest przedzielony na dwa trakty średniowiecznym murem obronnym z połowy XIV wieku, do której dostawiono potem basztę obronną i potem na zasadzie takiego pączkowania pojawiły się kolejne kubatury z tą tutaj na zakończenie.
No i wnioski z badań architektonicznych, plansza wniosków, które potem była realizowana w projekcie budowlanym. Każda z kondygnacji w ten sposób została potraktowana. Badania architektoniczne, tutaj zdjęcia na dowód tego. Proszę zobaczyć, pod tym tynkiem na Trzcinie znaleziono podciąg, belki stropowe profilowane. Były koncepcje różnego rodzaju, w jaki sposób wyeksponować bryle domu wikariuszy, tą basztę. Widzieliśmy, że była zamknięta pulpitowym dachem, tutaj coś w rodzaju takiego praskiego dachu. Były koncepcje zrealizowane już w tej chwili rewaloryzacji placu Pofarzec z pokazaniem ponad poziomem gruntu obrysu fundamentów fary i tutaj kolejna koncepcja wyeksponowania bryle budynku baszty obronnej. No, fary świętego Michała już nie ma w Lublinie. Macie Państwo tym kółkiem zaznaczony dom wikariuszy, a to jest próba rekonstrukcji, jak fara mogłaby wyglądać, gdyby dotrwała do dzisiaj. To był taki najwyższy punkt w Lublinie ówczesnym, bo wieża miała około 70 metrów wysokości. Rozebrano kościół w połowie XVII wieku. I tak wygląda dom wikariuszy po pracach konserwatorskich, tak szybciutko już. Macie Państwo, sądziliśmy, że na ścianach baszty zachował się wątek gotycki. Niestety nie, tego wątku było bardzo mało, był przemieszany z kamieniem wapiennym i w związku z tym taki zabieg, jak Państwo tutaj widzicie, sproszkowana cegła połączona z zaprawą wapienną, jakimś tam lepiszczem dała taki efekt, jak Państwo tutaj widzicie. To również prace konserwatorskie we wnętrzu, a trzeba powiedzieć, że dom wikariuszy po prostu wypalił się. Proszę zobaczyć, tak wyglądały belki stropowe po wypaleniu. Tych górnych nie udało się już niestety odzyskać. Został tylko podciąg z fragmentem rozety takiej wypalonej na dowód tego, że pożar stawił wnętrze budynku. To jest to najpóźniej dobudowane po zewnętrznej stronie murów obronnych pomieszczenie. I tutaj rewelacja, bo okazało się, że na szwach sklepienia znaleziono manierystyczne sztukaterie. Jedyne takie były, które się zachowały. I tutaj kolejna sprawa, portal. Portal, który wiemy, że był, proszę zobaczyć zdjęcie po lewej stronie, to jest zdjęcie na marginesie albumu Strączyńskiego z tym ornamentem sznurowym tutaj od dołu, z oryginałem Chrystusa w owalnej mandorli, która potem, bo budynek też był przeznaczony do rozbiórki, została przeniesiona w to miejsce przez Antonio Corazziego. I w zasypce sklepiennej podczas prac remontowych znaleziono fragmenty właśnie tego ornamentu sznurowego, to są te zdjęcia, które widzicie Państwo po prawej stronie. I wmontowano je w portal. No kolejne zdjęcia pokazujące, jak wnętrze wyglądało po pożarze, jak wygląda teraz. To jest takie wnętrze na ostatniej kondygnacji, to już prawie koniec, na ostatniej kondygnacji, gdzie prawdopodobnie wykładano deskę na mury obronne i służyło to jako czegoś w rodzaju średniowiecznej toalety. No i zobaczcie Państwo, że idąc za tym śladem, właściciel budynku właśnie pomieszczenia sanitarne w tym pomieszczeniu wprowadził. A to jest zdjęcie z domu wikariuszy na plac Pofarze z uczytelnieniem obrysu średniowiecznej fary świętego Michała. Dziękuję.